Wielki Piątek był dniem głębokiego smutku. Chrześcijanie wspominają tego dnia śmierć Jezusa na Krzyżu. Tego dnia w bocznych nawach kościołów odsłaniane są groby Chrystusa. W tryniu paschalnym, e, Wielki Piątek jest szczególnym wydarzeniem i bardzo trudnym, ponieważ e, tutaj mamy milczenie Pana Boga, śmierć Pana Jezusa na Krzyżu. E, liturgia Wielkiego Piątku koncentruje się na adoracji Krzyża. E, przybicie. E, Rąk do krzyża Pana Jezusa, przybicie nóg pokazuje nam milczenie Pana Boga. Bóg nic już nie może uczynić dla człowieka, ale tym milczeniem czyni bardzo wiele. Dlaczego? W pasji Mela Gibsona jest, taki piękna, to jest taka piękna scena, kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu, kiedy jakby wszystko się kończy, kiedy wszyscy odchodzą od krzyża i ta kamera tak odchodzi, 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 i ten świat i ta kula ziemska pojawia się w takiej jednej wielkiej łzie Pana Boga, za Pana Boga. To jest niesamowity moment, kiedy człowiek uzmysławia sobie, jak kruche jest to, co daje świat. A milczenie Boga daje nam bardzo wiele, bo możemy w tym milczeniu Boga się ukryć. I właśnie kiedy człowiek zawsze chodzi taki e, smutny e, i taki pochylony, to trzeba właśnie wyprostować się i popatrzeć na krzyż. E, wyprostować się i popatrzeć w oczy Pana Boga, bo czasami ten materializm, to co nas przywiązuje, e, to bardzo skupia człowieka w materializmie. A to co Pan Bóg daje człowiekowi, e, pokazuje jakby e, całość. I Bóg właśnie chce, abyśmy spoglądali na nasze. Życie w całości, aby poprzez śmierć Pana Jezusa na krzyżu człowiek jakby odradzał się do nowego życia, wiedział, że coś jest w tym naszym codziennym życiu, w tej tajemnicy Wielkiego Piątku, że Pan Bóg w milczeniu dotyka serca człowieka i w tym bardzo Pan Bóg nas umacnia.